dobry Państwu, witam po raz kolejny. Dzisiaj o prostacie. Pytanie, jakie zioła zmniejszają przerost prostaty? Proszę Państwa, tutaj trzeba pamiętać o takich dwóch surowcach zielarskich, które najczęściej się stosuje. To korzeń pokrzywy i owoc palmy sabal korzeń pokrzywy, powtarzam jeszcze raz, nieziele. To jest taki złoty standard w przypadku prostaty. My najczęściej stosujemy taką mieszankę, której efektu państwu na ekranie widzicie, tą recepturę. I do tego oczywiście można stosować też zioła. Na pary z ziół. Taką, takim typowym surowcem stosowanym w przypadku prostaty to jest ziele wierzbownica, konkretnie wierzbownicy kiprzycy. Ona też ma dobre, dobre, dobre notowaną, połączona zwłaszcza z przypadkiem, skorzeniem pokrzywy. Te rzeczy, które Państwo tutaj macie na ekranie, tam jeszcze jest nawłość, brzoza, rumianek. To są wszystko surowce, które mogą się przydać w tym leczeniu. Proszę pamiętać o tym, że Przerost prostaty jest bardzo częsty, ale prostata się powiększa nie tylko z powodu tego łagodnego przerostu, czyli tego gruszelaka prostaty, ale także z powodu raka prostaty. Zatem warto sobie tutaj jednak zawsze, gdy jest ta prostata powiększona, gdy mamy problemy z oddawaniem moczu, sprawdzić, czy aby to nie jest jednak nowotwór. I zwłaszcza, że leczenie jest bardzo skuteczne. Farmakoloterapia jest bardzo skuteczna. Proszę pamiętać o tym, żeby zbadać sobie PSA. To dość dobrze obrazuje, czy ta prostata jest rzeczywiście tylko powiększona, czy też jest tam jakiś problem nowotworowy i wtedy trzeba już działać zupełnie innymi sposobami. Ale nawet w przypadku raka prostaty, preparaty naturalne również mają zastosowanie. Szczególnie tutaj się sprawdza pyłek pszczeli. My dajemy taki preparat, połączenie pyłku pszczelego i Propolisu, Ekstratus propolisu, w publikacjach, które można spotkać, zwłaszcza pana profesora Kędzi, nieodrzełowanego, bo zmarł jest niedawno. Spotykamy właśnie tutaj pokazuje on nam badania, które pokazuje, iż pyłek Pszczeli, łączy z Propolisem, jest w stanie nawet działać korzystnie w przypadku raka Prostaty. Więc prostata. Ma swoją fitoterapię, ale pamiętajcie Państwo, że to nie jest zawsze tylko łagodny Przez Czasami jest to choroba nowotworowa i wtedy trzeba działać w sposób jednak bardziej radykalny i poddać się temu, co lekarz sugeruje. Ktoś mógł przypuszczać, że ja zwracam się tylko do mężczyzn. Otóż, otóż nie, dlatego że bardzo często na stan zdrowia panów yy, reagują przede wszystkim panie. I jeżeli Panie zobaczycie, że no, to oddawanie moczu w tej toalecie trwa trochę za długo niż zwykle to trwało, gdy mąż staje w nocy do toalety dwa razy na przykład, no to zmobilizujcie go do tego, aby się udał do nawet już nie do lekarza na początek, tylko do laboratorium i zbadał sobie to PSA, bo to może mu uratować życie. Niestety prostata... Rak prostaty y, y, czasami w ogóle nie daje objawów y, klinicznych, a objawy pojawiają się dopiero na etapie przerzutów, na przykład do kości. Więc apeluję, panie, przypilnujcie panów.